Cześć mali naukowcy! Wiem, kochani, że bardzo lubicie czytać książki. Ostatnio czytaliście Zaczarowaną Zagrodę. To arcyciekawa książka, dlatego dzisiaj pokażę Wam pierwowzór matrycy, jaka służyła do produkcji książek. Do zbudowania matrycy będą mi potrzebne biały papier, kalka ołówkowa, gruba tektura, żelazko, nożyczki i klej. Wycinam z tektury prostokąt. Następnie z innego kawałka kartonu wycinam przy pomocy nożyczek jakiś prosty wzór, na przykład gwiazdkę, serduszko lub listek. Wycięty wzór naklejam na tekturowy wcześniej przygotowany prostokąt. Otrzymaliśmy pieczątkę. Na tekturową pieczątkę nakładamy kalkę brudzącą stroną. Na to przykładamy białą kartkę formatu A4. Następnie prasujemy żelazkiem. Widzicie? Wzór z tekturowej pieczątki został odbity na papierze. To bardzo prosta metoda przenoszenia grafiki z matrycy na papier. Dzieje się tak dlatego, że gorące żelazko rozpuszcza cząsteczki tuszu z kalki na biały papier. A ponieważ za kalką znajduje się kontur tekturowej grafiki, daje to konkretny wzór na kartce. Może i Wam się uda stworzyć takie matryce w klasie? Spróbujcie, a zamiast gorącego żelazka użyjcie suszarki w klasie. Powodzenia!